Dzień dobry. Bardzo miło dzisiaj mi gościć w studio Wszechnicy panią profesor Monikę Stanny, ekonomistkę, specjalistkę od zróżnicowania regionalnego, od kwestii demograficznych, a obecnie również dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do Wszechnicy, z którą my jako Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa od wielu lat współpracujemy i mam okazję jako właśnie dyrektor Instytutu podziękować za bardzo dobrą współpracę z nie tylko Wszechnicą, która jest pewnie córką Fundacji Wspomagania Wsi, ale i całej Fundacji za dobrą współpracę. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Dla nas jest zaszczytem, że możemy z Instytutem od lat współpracować i uczyć się z Państwa dorobku. Porozmawiajmy chwilę o nierównościach i o zróżnicowaniu między regionami. Tyle się mówi i tyle się robi, by te nierówności wyrównywać. Znaczna część środków unijnych na to jest przeznaczana. W zasadzie temu służy cała polityka spójności, tak? Lub głównie temu. A mimo to, mimo tych środków, tych starań, wiele badań ciągle dowodzi, że te różnice się utrzymują, a czasem wręcz pogłębiają. Co z tego wynika dla naszego myślenia o rozwoju i o tym, jak jakoś na ten rozwój można wpływać? Rozwój ma to do siebie, że on jest nierównomiernie rozłożony w przestrzeni. Gdyby wszystko było jednakowe, nie byłoby tej różnorodności, to nie byłoby rozwoju. Dokładnie. Więc to, że Polska jest, w Polsce jest przestrzennie ten rozwój zróżnicowany, nie jest jakimś ewenementem. Każdy kraj ma strefy większego rozwoju, wyższego względnie i niższego. One są na różnych osiach rozłożone. W Polsce akurat wyróżniamy takie dwie osie rozwoju. Pierwsza oś to jest taka oś historyczna, gdzie te linie dzielące kraj na wyższy bądź niższy poziom rozwoju układają się wzdłuż linii byłych zaborów rosyjskiego, pruskiego i austriackiego. I ciążenie niedorozwojem, czyli niższym poziomem relatywnie rozwoju jest na wschodzie Polski i ono się utrzymuje właściwie do dnia dzisiejszego, mimo wielu lat i wielu prób, nawet jeszcze właściwie 100 lat temu, po odzyskaniu niepodległości, pierwsze próby wyrównania rozwoju były podejmowane. No dziś przy polityce unijnej, polityce spójności terytorialnej, one są bardzo zintensyfikowane i one niestety się utrzymują. Ale to jest pierwsza oś tego rozwoju. Druga to jest bardziej taka, ja używam takiego określenia koniunkturalna, bo wynikająca z popytu na pewien obszar. I to jest oś pomiędzy centrum a peryferia. Czyli obszary te oddalone od obszarów centralnych, od miejsc centralnych. Te miejsca centralne to są najczęściej największe ośrodki regionalne. One są wyższego poziomu rozwoju względem tych obszarów peryferyjnych, najczęściej ułożonych wzdłuż granic regionalnych, czyli takich obszarów subregionalnych. One są obszarami największego deficytu. I to są dwie osie, wzdłuż których ten rozwój się układa. I te działania prospójnościowe, działające na rzecz wyrównywania tego rozwoju, one dają efekty takie, że to zróżnicowanie pomiędzy regionami, pomiędzy województwami, mówiąc o regionie, myślimy o województwie, się wyrównuje. I widzimy to poprzez obserwację parametrów chociażby PKB regionalnego i jak one się i wyrównują, i wzrastają, i doganiają standardy unijne czy średniounijne. Natomiast dzieje się to niestety kosztem zróżnicowania wewnątrzregionalnego, czyli większych dysproporcji pomiędzy regionami peryferyjnymi a centralnymi. To rozwarcie nożyc niestety wewnątrzregionalnie się pogłębia.
i z tego, co pani powiedziała, to jest element tej prawidłowości, tak? Bo jeżeli każdy region ma swoje miejsce centralne i te swoje miejsca peryferyjne, tak. No to na granicach regionów, tak. Można powiedzieć, z dwóch stron mamy te peryferia, tak? Te względne, tak. Dla każdego regionu peryferium, i wtedy możemy myśleć, że są takie pasy wręcz, tak? Jak spojrzymy na mapę Polski. Jak spojrzymy na mapę Polski, to będziemy, kiedy ocenimy ten poziom rozwoju, my w swoich badaniach realizujemy w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej realizujemy od już teraz trzecią edycję, od sześciu lat monitoring rozwoju obszarów wiejskich i tam badamy poziom rozwoju. To właśnie możemy tam obserwować to, o czym pani mówi, ale nie tylko poziom jest ważny, ważna jest struktura tego rozwoju, czyli nie tylko gdzie on jest wysoki, gdzie jest niski, ale dla samorządów lokalnych, tak jak o co pani pytała, istotne jest to, aby poznać złożoność tego rozwoju, aby dowiedzieć się, jaki element w tym rozwoju ciąży, a jaki zyskuje, co jest właśnie tym obszarem deficytu, co jest korzyścią, co jest mocną stroną, którą, albo jakąś szansą, którą można przekuć na pozytyw. I ta struktura tego rozwoju u nas w Polsce pozwoliła nam wyróżnić takich 7 typów rozwoju społeczno-gospodarczego. Właśnie w tym monitoringu opisujemy. I mimo, że one nie są hierarchiczne, bo generalnie jak oceniamy rozwój, no to tak hierarchicznie układamy, tak, sobie nasze jakby poziomy tego rozwoju. Myślenie o tym, gdzie jest najlepiej, gdzie jest najwyższy, gdzie najgorzej. To jest jakby najprostsze, ale to jest taki uogólniony agregat, który właśnie w związku z tym tracimy tą specyfikę pewnych obszarów. Może się okazać, że obszary o bardzo niskim poziomie rozwoju, oczywiście wszystko jest relatywne, tak? O bardzo niskim poziomie rozwoju mogą mieć zupełnie różne ścieżki dojścia do tego niskiego, tak samo wysokiego. Czyli możemy osiągnąć ten sam cel, dochodząc różnymi ścieżkami. Mówi się o tak zwanej ekwifinalności. Oj, to bardzo trudne. Bardzo trudne słowo, bardzo ale trudne. Rzucam je, może ktoś będzie chciał zgłębić ten wątek. W każdym bądź razie możemy dojść różnymi ścieżkami i właśnie ta struktura tego rozwoju pozwala nam zbadać i zastanowić się, dlaczego tak się dzieje. Na przykład mamy takie obszary względnie niskiego poziomu rozwoju. To są w Polsce, z jednej strony, kiedy mówimy o poziomie, to mówimy, że to jest Polska Wschodnia, a z drugiej strony mówimy, że no, ta jakość życia, no po czymże jest rozwój, bo to może też warto powiedzieć, że rozwój to jest jakiś proces przekształcania środowiska mieszkalnego, środowiska społeczno-gospodarczego mieszkańców obszarów wiejskich, rozwój obszarów wiejskich oczywiście, w bardziej im przyjazne. Tak, żeby po prostu lepiej im się żyło. Żeby była lepsza jakość życia. I bardziej przyjazne, ono będzie inaczej oceniane, inaczej relatywizowane właśnie dla osób ze wschodniej Polski, a inaczej dla osób z obszarów wiejskich, ale na przykład spod Warszawy. Jakby ich oczekiwania, ich potrzeby są też różne. No i teraz wracając do tych różnych... do tej struktury rozwoju, to dzięki tym badaniom strukturalnym możemy określić pewne typy rozwoju. I na przykład mamy taki typ rozwoju obszarów wiejskich związany z bardzo dużym udziałem rolnictwa rodzinnego. To jest właśnie w tej obszar Polski Wschodniej, czyli byłego zaboru rosyjskiego, centralnej wschodniej Polski i takim elementem dominującym jest właśnie to, czyli wyróżniającym, że jest bardzo duży udział tam rolnictwa rodzinnego. I niestety okazuje się, że jest to istotnie skorelowane z niskim poziomem rozwoju. Czyli można powiedzieć, że rolnictwo nie wystarcza do rozwoju obszarów wiejskich. Jest to za mało, żeby ten rozwój mógł następować. I że gospodarka tych obszarów jest, można powiedzieć, bardzo taka, no nie powiem monofunkcyjna, czyli tylko rolnicza, bo generalnie już takich gospodarek nie ma w dzisiejszych czasach. Ale na pewno jest zdominowana przez tą funkcję rolniczą. I takim dość do porównania, jeżeli chodzi o poziom rozwoju, są obszary popegeerowskie,
gdzie tego gospodarstwa rodzinnego jest bardzo mało, natomiast jest tam duży udział gospodarstw wielkoobszarowych, czyli zupełnie innego rodzaju rolnictwa farmerskiego i wokół którego już powoli zaczyna się wytwarzać ta sfera usług dla rolnictwa i dla ludności, żyjącej również tam. I mimo również względnie monofunkcyjnej gospodarki, bo wokół tego dużego rolnictwa farmerskiego się obracającej, to ten poziom jest tam nieco, jakby można powiedzieć tak punktowo, nieco wyższy. Tak? No słowo to nie jest bardzo naukowe słowo, ale to relatywnie wyższy. Ale są to właśnie obszary dużej troski i zainteresowania i powinny być zainteresowania polityków, bowiem no, to są obszary wymagające programów interwencyjnych wobec potrzeb, które tam ta ludność ma, bowiem wraz z dużym udziałem sektora rolnego w gospodarce lokalnej niestety pojawiają się problemy demograficzne. Tak jak już mówiłam, duży udział rolnictwa w lokalnej gospodarce powoduje, że ta sfera usług, czy sfera pozarolniczego rynku pracy, jeżeli nie zostanie wytworzona, jeżeli jej nie ma, to ta ludność nie ma źródeł utrzymania. I wtedy wyjeżdża, i tak? I wtedy pojawia się migracja. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że to się nakręca, tak? Bo tak jak teraz pani to przedstawiła, to możemy powiedzieć, że migracja jest jedną z konsekwencji relatywnie słabszego rozwoju. No ale też, czy możemy na to tak spojrzeć, że potem migracja też jest jedną, czyli wyludnianie się z przyczyn, że ten rozwój jest jeszcze słabszy, tak? No bo jeżeli brakuje takiego podstawowego zasobu na tym rynku lokalnym, no jakim są ludzie, mówiąc brzydko, siła robocza, tak? Potencjalni pracownicy, no to dochodzi jeszcze jedno ograniczenie tego rozwoju. To się jawi jako taki rodzaj takiego korkociągu, czy takiej spirali, tak? Tak. To w literaturze nazywane jest błędnym kołem niedorozwoju, dokładnie jak to pani opisała, czyli mamy splot czynników cyrkulacyjnych, czyli krążących, które powodują, że jakby jeden napędza drugi i jeżeli nie włożymy pomiędzy tą krążącą sferę jakiegoś klina, jakiegoś bodźca, który spowoduje odwrócenie któregoś z tych czynników. Czyli właśnie, tej interwencji jakiejś, jakiegoś działania. To tak? Mamy trzeba ten korkociąg, podjąć, o którym pani mówi, czyli taką spiralę schodzącą w dół, ciążącą na tym obszarze i doprowadzającą do takiej sytuacji, w której no, mamy już takie gminy w Polsce, gdzie od 6 czy 8 lat nie urodziło się żadne dziecko. Czyli, no, czyli to wyzwanie demograficzne jest olbrzymie. Tak, jest bardzo duże. Musi nastąpić jakaś interwencja z zewnątrz, dlatego że samorządy lokalne nie poradzą sobie z obciążeniami, jakie struktura demograficzna wywołuje właśnie w takich obszarach relatywnie niskiego poziomu rozwoju. Dlaczego? Dlatego, że ta migracja powoduje, że odpływa młoda ludność, bo to są prawa migracji, pewna selektywność migracji jest, odpływa ludność młoda. Jeżeli ona odpływa, nie ma popytu, nie ma potrzeby budowania różnych instytucji usługowych, usług społecznych, nie ma dzieci. Jeżeli nie ma dzieci, no to nie ma tych instytucji. Jeżeli nie ma instytucji, nie ma rynku pracy. Jeżeli nie ma rynku pracy, nie ma ludzi młodych. No i właśnie to koło nam się domyka. Ale z drugiej strony trzeba zająć się tymi ludźmi starszymi, właśnie, którzy tam zostają. No i to jest olbrzymie wyzwanie, tak, o którym mam wrażenie ciągle jeszcze mało mówimy, a widzimy, że ono narasta. Tak. Ja nawet zastanawiałam się ostatnio, co może być takim elementem, który będzie nam mówił o żywotności wsi, bo to taką jakąś rozmowę mieliśmy w instytucie i stwierdziłam, że tak naprawdę bardzo ważnym zasobem, który o tej żywotności wsi może mówić, to właśnie powinni być ludzie starsi. To powinna być te osoby już w wieku nieprodukcyjnym, choć trudno mówić na obszarach wiejskich, szczególnie wśród ludności związanej z rolnictwem, że to są osoby... Że jest w ogóle wiek nieprodukcyjny. Dokładnie. W rolnictwie praca jest non-stop
I ona oczywiście można nazwać tą pracę osób w wieku nieprodukcyjnym, już tak zwaną pracą marginalną, czyli taką, która jest jakby niepełnowartościową, tak? Niepełnowartościową z punktu widzenia gospodarki ekonomicznego, tak, finansowego, ale no bardzo potrzebną, bo skoro nie ma tych młodych zasobów siły roboczej, to musi nastąpić uzupełnienie. No ale ta oczywiście ludność się starzeje i jej jakby dyspozycyjność, jej mobilność przestrzenna jest coraz słabsza. A potrzeby związane chociażby właśnie z wiekiem, ze zdrowiem, ale też potrzeby społeczne, potrzeby akceptacji społecznej, współpracy sąsiedzkiej, no, też są istotne i powinno to budować społeczność lokalna, społeczność, samorząd powinien o to również dbać. Ale bardzo ciężko to będzie samorządom, tym, które mają właśnie tą strukturę demograficzną bardzo zachwianą, bowiem koszty utrzymania, i tu już przejdę do infrastruktury, nawet nie tylko społecznej, ale i technicznej, są bardzo wysokie. To łatwo sobie wyobrazić, tak? Jeżeli mamy mniej odbiorców danej usługi, jeżeli mniej produkujemy w gminie śmieci, jeżeli mniej potrzebujemy wody, a jednak ta sieć musi być rozprowadzona, dostarczona, utrzymana, wymieniana i obsługiwana, no to koszty tego utrzymania są bardzo duże. I rosną lawinowo, można powiedzieć, tak? Dysproporcjonalnie do zmniejszających się dochodów z podatków, tak? Dokładnie. No bo ludzi ubywa ludzi w wieku produkcyjnym, no czyli płatników podatku. I tu właśnie pani bardzo dobry ten wątek poruszyła, tych podatków, bo to jest jakby jedna rzecz, a druga to właśnie w tych gminach o najniższym poziomie rozwoju, gdzie to rolnictwo stanowi bardzo duży udział w strukturze gospodarki lokalnej. Udział z tych podatków jest nie tylko niski, bo nie ma ludności młodej, która by mogła tą przedsiębiorczość wytwarzać, ale nie ma również, dlatego że nie ma stricte tej przedsiębiorczości. Jest prawie 100 gmin, ja dokładnie nie pamiętam, to pozwolimy sobie zajrzeć do mapy, w których na jedną złotówkę z podatku rolnego przypada jedna złotówka z podatku PIT i CIT. Czyli proporcja, gdzie podatek rolny to jest w ogóle podatek w wielu przypadkach zupełnie bardzo niski. Tak, bardzo niski wpływ do budżetu jest. Budżety, dochody własne gmin budowane są, głównie zasilane są właśnie tymi podatkami z PIT i z CIT. Aczkolwiek no, jest cała sfera tych gmin i to są gminy nie tylko w Polsce Wschodniej, tam gdzie to rolnictwo jest indywidualne, ale i również w Polsce Północnej, gdzie jest to rolnictwo popegeerowskie, to znaczy rolnictwo wielkoobszarowe na obszarach popegeerowskich. I to pokazuje tak naprawdę ta relacja tego wskaźnika, która przez wielu budzi zdziwienie, w ogóle po co zestawianie takich ze sobą dwóch różnych podatków, ale to ma bardzo duży sens, dlatego że pokazuje, że w tych gminach tak naprawdę oprócz rolnictwa, ewentualnie urzędu gminy, no bo on musi oczywiście być, policji, szkoły nie ma. Miejsc pracy. Nie ma miejsc pracy. Nie ma w ogóle pozarolniczej działalności. I to jest duże wyzwanie. I teraz właśnie musi przyjść interwencja zewnętrzna. Ta interwencja zewnętrzna powinna być pewnym programem centralnym, który będzie skierowany do społeczności lokalnej, ale te programy muszą być zarządzane regionalnie. One nie mogą być centralizowane. Na te elementy wskazuje również ostatni raport OECD, który właściwie tydzień temu OECD, była promocja tego raportu razem z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, razem z, właściwie poprosiło OECD, zleciło OECD opracowanie raportu nad przeglądu polityk wobec obszarów wiejskich, polityk wiejskich w Polsce. Instytut wspierał tutaj ekspercko te działania
I tam właśnie jedno ze wskazań jest, jedna z rekomendacji mówi o tym, że potrzebna jest strategiczna interwencja do tych obszarów czy zmarginalizowanych, czy niskiego poziomu rozwoju, ale jednocześnie ta strategiczna interwencja powinna być wpisana w dobrze oceniany przez OECD projekt, jakim jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, ale jednocześnie OECD podkreśla, że brak jest tam instrumentów wykonawczych, narzędzi wykonawczych, jak wdrożyć tą strategię, szczególnie na tym poziomie terytorialnym, bo przecież to o polityce, o spójności terytorialnej tutaj w tym momencie mówimy. I podkreśla również, że potrzebna jest decentralizacja dalsza, postępująca tych działań skierowanych właśnie do tych samorządów lokalnych. A jakby to pani miała samorządom zasugerować jakieś działania zmierzające właśnie do podnoszenia poziomu życia, bo tak możemy powiedzieć, tak, mieszkańców, bo jeżeli ten poziom będzie spadał, to oni wyjadą, tak? To co taki samorząd, wójt? Może mógłby zrobić? To jest bardzo trudne pytanie, na nie trudno odpowiedzieć tak uniwersalnie, bo nie ma jednej recepty. No tak, bo te gminy są zróżnicowane, ale w jakiejś takiej, możemy jakieś konkretne charakterystyki? Nie ma jednego modelu rozwoju wsi, więc tak naprawdę ta proporcja pomiędzy różnymi składowymi tego rozwoju musi być indywidualnie dobierana. Zupełnie inna interwencja musi iść do obszarów właśnie typowo depopulacyjnych, inna do obszarów takich jak w Polsce południowo-wschodniej, na obszarze tak dawnego zaboru austriackiego, czyli tak zwanej Galicji, gdzie mamy bardzo wysoką gęstość zaludnienia i dobrą sieć osadniczą, inaczej taką gęstą sieć osadniczą, relatywnie dobrą dostępność do usług i co ważne, pewne kulturowe przyzwyczajenia tej ludności, mianowicie na przykład bardzo intensywne migracje wahadłowe. Ta ludność radzi sobie z deficytami rynku pracy poprzez dojazdy do pracy. I na przykład ten model dojazdów do pracy w tej chwili bardzo dobrze również funkcjonuje w Wielkopolsce, gdzie mamy typ gospodarki tej wiejskiej, typowo takiej wielofunkcyjnej, gdzie ten sektor rolniczy bardzo dobry, super współpracuje z bardzo dobrze rozwiniętym sektorem pozarolniczym. Więc czyli stworzenie jednej lokalny na przykład, tak? Dostępność publiczna, przestrzenna. To jest bardzo ważny element. On musi być wpisany i zapewniony tym gminom, bo te gminy o najniższym poziomie rozwoju będą miały z tą dostępnością bardzo duży problem. To jest trudne pytanie, ja na to pytanie pani nie odpowiem, dlatego że jeżeli byśmy się skupili tylko na jakimś jednym typie gmin albo na jakimś jednym obszarze, byłoby mi dużo prościej, a w taki sposób pojawia się tutaj taki dylemat, związany ze spójnością, właśnie w jaki sposób pomagać, czy pomagać w świetle takich modeli prawnych, czy bardziej w świetle modeli ekonomicznych. Czyli taki dylemat, jak do tej egalitaryzacji, czyli tej spójności, tej równości doprowadzać. Jak wyrównywać ten poziom rozwoju pomiędzy różnymi obszarami. Czy dawać tym gminom porówno wszystkim. Ale czyli to by była taka prawna. Tak, prawna. Tak, każdemu się należy z mocy prawa Tak, dokładnie. Porówno, to jest tak zwana równość prawna. Ale wtedy ten, który jest tak relatywnie bogatszy, cały czas dokładnie by się bogacił, natomiast ta sama kwota włożona w gminę biedną zasypałaby jakąś jedną dziurę, natomiast nie uruchomiłaby, nie byłaby tym klinem, nie stworzyłaby tego bodźca napędzającego. Ale mamy drugi dylemat, mi bliższy, to jest dylemat ekonomiczny. Oczywiście, czy dać faktycznie więcej tym bardziej potrzebującym, a nie myśleć o tych bogatych obszarach. Jestem bliższa temu rozwiązaniu, aczkolwiek absolutnie nie związana temu, nie wyłącznie. Czyli żeby dać żeby bardziej wspierać potrzebujących. Dlatego, że niestety
No, jest coś takiego, że te obszary wysoko rozwinięte, one mają już tak rozpędzoną siłę, to koło zamachowe, to siłę rozwoju, że one będą cały czas ten rozwój napędzać, no, najczęściej dopóki nie dojdzie do jakiegoś kryzysu, bądź jakiegoś, nie nazwę tego przeludnienia, ale jakichś takich czynników, które spowodują zachwianie równowagi pomiędzy popytem i podażą na tym lokalnym rynku. Ale skupiając się na tych obszarach niższego poziomu rozwoju, to interwencja finansowa nie jest też dobrym rozwiązaniem. To wydaje mi się, że takie obszary, to są też dwa wątki. Po pierwsze, w jaki sposób pomagać tym obszarom. Ja myślę, że tu bardzo duża rola jest edukacji. Różnej edukacji. Nie tylko dzieci i młodzieży, nie, prawda? Tylko ale o również, dorosłych. Tak, również tych dorosłych, myśleć. Szczególnie tej edukacji międzypokoleniowej, różnych form łączenia, ale dzieci i młodzieży też, a przede wszystkim uczenia ich dumy ze swojego miejsca i troski o to swoje miejsce, bo to buduje przywiązanie, więź lokalną, chęć pozostania na tym miejscu, w tym swoim rodzinnym miejscu, w tej gminie. Więc trzeba mądrze wspierać, mądrze tą interwencję kierować, nie tylko właśnie edukacja, ale też i pomoc czy programy dla władz lokalnych, które będą miały wsparcie w dostarczeniu tych usług. Bo inaczej będziemy musieli się zastanawiać po prostu, jak mądrze zwijać pewne obszary, tak? Z troską dbać o to, aby na tych obszarach tą żywotność tych obszarów po prostu wygaszać. Co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem i jest jedną wielką niewiadomą, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób będziemy postępować wobec tych obszarów. Ale to się już chyba niestety w niektórych miejscach dzieje i właśnie nie tak, jak pani mówi, no w sposób jakiś taki przemyślany i z troską, tylko no obserwujemy takie gminy, które się wyludniają w tak dużym tempie, że w zasadzie myślenie o tym, co tam będzie za 50 lat, no trudno myśleć z optymizmem, tak? Wydaje się, że w jakimś sensie tego myślenia ileś lat temu zabrakło i teraz powinniśmy tylko myśleć o tym, jak dla ludzi, którzy tam ciągle żyją, no stworzyć godne warunki tego życia, tak? Tak, zdecydowanie. No to jest znowu ten dylemat tych samorządów lokalnych, bo to one są odpowiedzialne za tą jakość życia w gminie, ale z drugiej strony rozwój właśnie na tym polega, że ta jakość życia się poprawia. Tak, oczywiście. Dylemat tu jest jeszcze jeden taki, że ludzie w pewnym wieku są tak przyzwyczajeni do swojego miejsca, że nie ma możliwości myślenia o tym, aby stworzyć im lepsze warunki, zaproponować ich... Gdzie indziej. Tak, przemieścić. Ja rozmawiałam z marszałkiem obecnym województwa zachodniopomorskiego, w którym ten problem obszarów popegeerowskich jest bardzo istotny, bowiem jest to województwo, w którym ten odsetek obszarów uspołecznionych, czyli należących do gospodarki państwowej przed 1989 rokiem, był właściwie chyba największy w kraju. Tak. Zarówno obszarów, jak i udziału ludności pracującej w PGR-ach. I marszałek, widząc ten pas na południu swojego województwa, nie na samym południu, tylko tak trochę jakby po środku w kierunku południa, który no, był tym właśnie określony obszarem popegeerowskim, stworzył taki program, ja nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale objął te gminy tak zwaną specjalną strefą włączenia, SSW, tak. Mhm. I oczywiście te gminy po spełnieniu jakichś tam parametrów wchodzą do tego obszaru bądź nie. To jest jakiś tam obszar obejmujący no, ponad 1/3 gmin województwa. I
I idzie tam specjalna interwencja. Jakby inaczej pracują powiatowe urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej. Jest inna współpraca pomiędzy aktorami tymi lokalnymi, aby z troską objąć te obszary, troską taką ekonomiczno-społeczną. I rozmawialiśmy z marszałkiem, że on nawet podjął taką próbę oszacowania wybudowania takiego osiedla, które by spełniało wszystkie wymogi dla osób starszych, które by stamtąd przeniosły się, oczywiście dobrowolnie, do takiego dobrze zagospodarowanego osiedla. I rekonesans, jaki wykonał w tych osiedlach marszałek, okazało się, że absolutnie nie są te osoby zainteresowane przeniesieniem się. Kosztem nawet dobrego dostępu bliskiego do lekarza, tak, do jakiejś tam, nie wiem, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oświaty, do urzędu, do autobusu, do miasta. Już nie mówiąc o samych dobrych warunkach życia czy windy wjeżdżającej, czy właśnie własnego ogródka i innych możliwości, sklepu blisko. Nie, te osoby nie są zainteresowane, więc tworzenie takich osiedli, co w Chinach jest z kolei bardzo popularne. Czy dzieje się też samoistnie w bogatszych krajach, gdzie ludzie przeprowadzają się w miejsca, które są dla nich, tak, wydają się lepszym miejscem do życia w pewnym wieku. Tylko właśnie w pewnym wieku. W pewnym wieku, właśnie, tak. To jest ten czynnik, który wydaje mi się, że determinuje bardzo, bo my jesteśmy, będąc w wieku produkcyjnym, z demograficznego punktu widzenia jesteśmy podzieleni na dwie grupy. Od 18 roku życia, kiedy wchodzimy w ten wiek demograficzny, do 44 roku życia, taka jest przyjęta granica umowna, jesteśmy w tak zwanym wieku mobilnym. I to nie tylko jest mobilność przestrzenna, ale to jest i mobilność zawodowa, i mobilność prokreacyjna. Czyli to by była mobilność mówiąca o tym, że jesteśmy gotowi zmienić miejsca pracy. Mobilność prokreacyjna z kolei mówiąca o tym, że tworzymy gospodarstwo rodzinne i wydajemy na świat potomstwo. I taka mobilność też społeczna. I ona niestety w miarę upływu lat wygasza się. Oczywiście te różne mobilności mają różną aktywność w różnych etapach życia, ale od 45 roku życia do końca wieku produkcyjnego, czyli dla kobiet to jest wciąż jeszcze 59 lat, tak, a dla mężczyzn 64, od 60 roku życia dla kobiet, a 65 dla mężczyzn zaczyna się już wiek poprodukcyjny. I to już jesteśmy w wieku niemobilnym, a już w wieku tym bardziej poprodukcyjnym trudno o tą decyzję o zmianie miejsca zamieszkania, tym bardziej, że musimy zdać sobie również sprawę z tego, że mieszkańcy obszarów wiejskich, szczególnie ci starsi, są relatywnie mniej wykształceni. I jakby ich postrzeganie zmian, postrzeganie świata, ich otwartość wobec innowacji, wobec techniki jest zdecydowanie słabsza. To oczywiście ma swoje uzasadnienie historyczne, rozwojowe. I trzeba to z pokorą przyjmować i starać się oczywiście temu przeciwdziałać poprzez różne właśnie interwencje czy zadania, realizacja zadań, pomysłów, współpracy, aktywizacji tych ludzi, uczenia ich życia w tym nowym cyberświecie, tak? Ale to, co pani opowiedziała o historii w zachodniopomorskim i próbie zbudowania takiego lepszego miejsca do życia, tylko potwierdza to, co padło 15-20 minut temu, że ta cała interwencja, ta aktywność musi być dostosowana do warunków lokalnych, bo można sobie wyobrazić, że centralny planista postanowi, to jest rozwiązanie, w połowie województw budujemy, prawda, takie modelowe, nie wiem, wioski, osady, miasteczka, ale co z tego, skoro ludzie, których to ma dotyczyć i których los to miałoby poprawić, absolutnie nie jest to dostosowane do ich potrzeb, tak? Mimo tego, że mieliby ładniejsze otoczenie,
Ale pytanie, nie swoje. Czy byliby szczęśliwi. I czy czuliby się u siebie, tak? No bo to jest też kwestia, rozumiem, że kwestia tej mobilności no, wiąże się z tą, trochę z tą, tak jak pani wytłumaczyła, tą, gdzie jest się na tej ścieżce życiowej, tak, zawodowo, rodzinnie, no ale też, no, to jest psychologia, tak? To jest kwestia jakby zmieniających się predyspozycji wraz z wiekiem. Z fizjologią. I fizycznych też możliwości. Tak. Także to jest coś, no co tak trzeba przyjąć, tak? Tak. To nie jest rzecz do zmiany przy pomocy jakiejkolwiek interwencji. Tak, dokładnie właśnie. I ten pomysł dobrze przemyślany przez marszałka, ekonomicznie uzasadniony, bo nawet jeżeli by to dużo kosztowało, to przede wszystkim spowodowałoby to zmniejszenie kosztów w tych gminach obsługi mieszkającej tam ludności, jest absolutnie społecznie nieakceptowalny i, no i trzeba szukać innych rozwiązań. No to jest też taka podpowiedź, prawda, dla samorządów wszystkich szczebli, że jednak każda interwencja dotycząca ludzi, a w gruncie rzeczy no każda taką jest, nawet ta nawet decyzja o budowie drogi, tak, czy chodnika, no musi rzeczywiście być podejmowana no, z uwzględnieniem nie tylko wyobrażonego dobra czy interesu tych ludzi, tylko tego, jak oni go postrzegają i jak dają jemu wyraz. Tak? Dokładnie, bo to jest jakby to jest jedna strona, a druga strona to jest właśnie też kwestia priorytetyzacji tych inwestycji, które samorząd lokalny będzie realizował czy realizuje. Bo trochę jesteśmy teraz wpuszczeni w pułapkę środków unijnych i te inwestycje są, są dostosowywane do tego, na co można wydać dane środki. I niekoniecznie są zgodne z właśnie potrzebami i preferencjami społeczności lokalnej. W związku z tym, że jesteśmy przed nowym finansowaniem unijnym, nową perspektywą finansową od 2020 roku, która na pewno będzie szczuplejsza w budżecie, chudsza finansowo. No i tych środków na pewno będzie mniej, a więc będzie potrzebny bardziej precyzyjny montaż środków finansowych, państwowych, z budżetu państwa, oczywiście z możliwościami lokalnymi, być może ze wsparciem i trzeciego sektora. I w związku z tym jest bardzo ważna ta priorytetyzacja inwestycji. Ja również o tym mówiłam przy OECD, raporcie OECD, przy promocji tego raportu w ministerstwie, bo na to też OECD zwraca uwagę, że musi być to bardziej przemyślane. Co jest ważniejsze, tak, nie a da co się, w drugiej, trzeciej kolejności. Bo przede wszystkim nie da się wszystkiego finansować. To wymaga dużej odwagi też od samorządów lokalnych, aby zdecydować się na pewne inwestycje. Bowiem gospodarz samorządowy, czy wójt, burmistrz, starosta powiatowy, czy marszałek, jednak jest osobą myślącą głównie w kategoriach kadencji, tak? kadencyjności. I tu to wymaga naprawdę oderwania się od tego od myślenia. Dlatego, że myśląc tylko w kategorii tak zwanego zbudowania pomnika po sobie, czyli tego, co ludzie odbiorą jako to, co widzą, czyli drogi czy kanalizacji, a nie inwestowania w ten miękki kapitał, w budowanie relacji między ludźmi, w troskę o młode pokolenie, o to, aby oni czuli przywiązanie do swojej małej ojczyzny, budowania tej atmosfery lokalności, wyjątkowości. A to też wymaga nakładów, ale tego się nie da się postawić. Łatwo pokazać też, tak, bo to się inwestuje jakby w umiejętności miękkie i bardzo często w ogóle, kiedy się rozmawia z samorządowcami, to oni inwestycje w edukację, w tą sferę szkolnictwa, w dzieci, młodzież traktują w kategoriach niestety kosztów, a nie inwestycji. I to też wymaga trochę takiego innego podejścia, innego myślenia. No ale to też jest duża rola nas, naukowców, żeby o tym mówić i edukować i przekazywać te
wartościować, tak, tak trochę aksjologicznie podchodzić, właśnie wartościująco do pewnych zagadnień i wskazywać, że nie tylko te twarde inwestycje są istotne, tylko no i pokazywać już długotrwałe konsekwencje, prawda, tych decyzji dzisiaj podejmowanych, wyjścia poza tę kadencyjność, czy to na 4 lata, czy 5 trwa, ale to jest mało, tak? I myślę, że doświadczeni samorządowcy to już sobie z tego zdają sprawę, tak? Tak, dokładnie. Doświadczeni samorządowcy, znaczy może nawet łatwiej jest myśleć w tych kategoriach na tym niższym szczeblu. Im wyżej, tym trzeba bardziej być politykiem niż samorządowcem, niż może gospodarzem, o tak. I to się oczywiście przekłada też na potrzebę odwagi nie tylko wśród wójtów, burmistrzów, tego najniższego szczebla, tego najbliższego kontaktu ze społecznością lokalną, ale to się przekłada też na odwagę resortów, polityków, partii rządzących, bowiem obecne bodźce, które są kierowane ogólnie w Polsce, pewna polityka wobec obszarów wiejskich, szczególnie wobec rolnictwa, nie, bym powiedziała, trochę konserwuje obecną tą strukturę. I mimo dużych środków unijnych związanych z tym uruchomieniem tej przedsiębiorczości pozarolniczej, wytworzeniem tej innowacji, szczególnie na innowacje będą środki właśnie w tej kolejnej perspektywie finansowej, ale co już będzie bardzo trudne. Będzie trudne, bo ją trudno zidentyfikować, nazwać, zdefiniować tą innowację, tak. To są jednak elementy, które bardzo tą strukturę naszą obszarową w rolnictwie konserwują. I tak jak już powiedziałam, to też wynika, tu się podeprę raportem OECD, który wyraźnie wskazuje, że potrzebne jest wygaszanie KRUS-u po to, aby tą społeczność w jakiś sposób oderwać od tych korzyści materialnych wynikających z tego malutkiego gospodarstwa. Malutkiego gospodarstwa, bo to oczywiście nie chodzi o likwidację KRUS-u, tylko wygaszanie dla pewnych grup, w których rolnictwo przede wszystkim nie jest produktywne. Nie jest produktywne, bo jest mały obszar, mała produkcja, a dużo osób na ten obszar, więc licznik do mianownika powoduje, że ten wskaźnik później jest niekorzystny. Ale to jest cała sfera takich bodźców, które właśnie mówię, mimo korzystnej atmosfery do tworzenia, do dążenia do tak zwanej, może inaczej, do rozwoju tego pozarolniczego rynku, odchodzenia od tych źródeł utrzymania rolniczych, to się nie dzieje. I te cztery bodźce najistotniejsze, które ja definiuję, no to jest na pewno KRUS, który konserwuje tą strukturę. To są na pewno płatności obszarowe, które no bardzo często pobierają osoby w ogóle nie będące rolnikami, ale jednak ten montaż z KRUS-em i z płatnościami powoduje chęć korzystania z tych pewnego rodzaju benefitów, czyli tych możliwości właśnie korzyści. To jest na pewno brak rachunkowości rolniczej. Musimy sobie uświadomić, jakby odpowiedzieć na pytanie, czy to jest tak naprawdę korzystne, że my tak naprawdę nie wiemy, czy ten rolnik jest naprawdę taki ubogi. I tak samo jak osoby w strefie pozarolniczej są biedne i bogate, tak na pewno i w rolnictwie mamy osoby biedne i bogate. Ale brak obowiązku sprawozdawania PIT-u, czyli tej rachunkowości rolniczej, powoduje, że my ani rolnik tak naprawdę nie wie, co się dzieje w jego gospodarstwie. Ja nie mówię, że w ogóle nie wie, tylko jakby nie mamy orientacji też jako nie tylko naukowcy, ale też i politycy, jaka jest tak naprawdę dochodowość w rolnictwie.
I podam przykład, kiedy spojrzymy na mapę, jedną z map z monitoringu, która nam pokazuje dochody podatników PIT roczne, które dzięki Ministerstwu Finansów uzyskaliśmy od nich z deklaracji z PIT-owskich. Są oczywiście uogólnione na gminę. No to wychodzi nam jako obszar o najniższych dochodach strefa tak zwanego na Podlasiu Zagłębia Mleczarskiego, gdzie nawet przejeżdżając przez ten obszar wiemy, że tam są naprawdę bardzo dobrze prosperujące. Tak, widzimy, że tam są dobrze prosperujące gospodarstwa. Trudno mówić tu o zamożnych rolnikach, ale na pewno dobrych gospodarzach, tak? Co się przekłada też na pewną jakość życia, którą widzimy po obejściu. Tak, no na wygląd po Dokładnie. Prostu tych obszarów. Dokładnie, po prostu gołym okiem, tak można powiedzieć. I to jest na przykład wskaźnik, który my wiemy, że on jest ułomny, tak? Ten wskaźnik mówiący o tych dochodach, bo on nie uwzględnia tej sfery rolniczej, dochodowości z rolnictwa, bo się jej nie mierzy. Tak, nie sprawozdajemy. No i oczywiście w pewnym sensie tym jeszcze czwartym elementem można powiedzieć, że jest też ustawa o ziemi, która w jakiś sposób zakonserwowała ruch, mobilność pomiędzy, to też się przekłada i na migrację pomiędzy gminami, bo wiemy, że tutaj trzeba być mieszkańcem od 5 lat w danej gminie, żeby móc nabyć ziemię, oprócz jeszcze innych tam uwarunkowań, które ta ustawa wprowadza. Więc to są takie elementy, które warto by było dokonać rewizji pewnych parametrów czy treści ustawowych i zastanowić się, co jest bardziej korzystne. Oczywiście w perspektywie krótkookresowej, tej politycznej, są inne korzyści niż kiedy byśmy myśleli o długookresowej. I to nie jest tak, że ja tutaj w tym momencie poddaję krytyce obecny rząd czy obecne działania, dlatego że do tej pory nie było odważnego rządu, który by pochylił się nad reformą KRUS-u. Więc jako naukowiec z zupełnie niezależnej jednostki, jaką jest Polska Akademia Nauk, w sposób zupełnie taki naukowy oceniam, że wymaga to dużej odwagi, dlatego że te małe gospodarstwa rolne są bardzo dużą siłą polityczną i trzeba tu dobrego jakiegoś takiego, nie wiem, montażu czy argumentów właśnie, żeby przekonać i stopniowego wyprowadzania tej ludności, zastępowania innymi mechanizmami bardziej nowoczesnymi, odpowiadającymi dzisiejszym potrzebom. Bowiem, ale też długofalowej trosce o dobro obszarów, ludzi, którzy tam mieszkają. Także to jest taki argument nie do zbicia, tak? No bo można powiedzieć, że jest ta perspektywa kadencyjna, polityczno-partyjna, ale jest też ta perspektywa myślenia o dobru i rozwoju, no właśnie w perspektywie, nie wiem, 10, 15, 20, 30 pokoleń, tak? Mm-hmm. I życia tego pokolenia, które na przykład dzisiaj wchodzi w dorosłość, tak? Czy wejdzie za 10 lat i wtedy już te argumenty, które pani podnosi, są znacznie bardziej przekonywujące niż te krótkoterminowe, bo można powiedzieć, że jeśli się tego nie weźmie pod uwagę, to wrócimy znowu do tej migracji i do tych gigantycznych wyzwań, no a to nie są te wyzwania, które byśmy chcieli mieć, tak? Związane z tym zwijaniem się obszarów. Zwijaniem się właśnie, bo to jest jeszcze jedna kwestia, którą warto tutaj powiedzieć w takiej perspektywie długookresowej, że jesteśmy w takiej fazie rozwoju demograficznego, czyli jakby dojrzałości stadium demograficznego, stadium rozwoju społeczeństwa ludnościowego, gdzie mając za sobą dwa wielkie wyże demograficzne, czyli takie boomy urodzeniowe, pierwszy powojenny, drugi będący jego echem w latach 80., w tej chwili lekki, można powiedzieć od paru lat zwyżka, ale ona już się właściwie wyrównała, wygasza, już nie ma tych skoków wyżów i niżów demograficznych, ale jesteśmy w takim momencie, gdzie na rynek pracy
że rynek pracy nie jest zasilany nowym potencjałem, nowymi zasobami ludnościowymi. Jak to wytłumaczyć prościej? Otóż do 2006 roku zasoby pracy, potencjalne zasoby pracy były zasilane coraz większymi rocznikami wchodzącymi na rynek pracy, czyli wchodzącymi w ten wiek 18 lat, wobec tych, które z tego wieku produkcyjnego odchodziły. Tak. I cała ta właściwie nadwyżka, która powstawała na wsi, ona była przenoszona do miasta. W związku z tym można powiedzieć, że od zakończenia II wojny światowej na wsi do dnia dzisiejszego mieszka 15 milionów ludności. To jest plus minus około 15 milionów ludności, bo mimo wyższego przyrostu naturalnego na wsi, ta nadwyżka była konsumowana przez miasto. Gdzie było zapotrzebowanie na tę pracę? Tak, dokładnie. Ale okazuje się, badając właśnie te przyrosty tej ludności w wieku produkcyjnym, że od zeszłego roku nie tylko w mieście mamy niedobory tych zasobów pracy, ale i od 2016, nie 17, tylko 16 roku, również i ten przyrost zasobów pracy, potencjalnych zasobów pracy na wsi jest już ujemny. To znaczy się, że jest deficyt, bilans jest ujemny. Czyli mniej ludzi wchodzi w wiek produkcyjny niż z niego schodzi. Oczywiście no, to jest duże zagrożenie dla pewnej zastępowalności pokoleń. Tak, dla rozwoju, dla zastępowalności pokoleń, dla myśleniu o rozwoju, o tworzeniu miejsc pracy. Każda gmina powinna bardzo śledzić nie tylko lokalnie, ale i regionalnie te trendy demograficzne, myśląc właśnie o pewnych również inwestycjach. To jest kluczowe. No i teraz, jeżeli zestawimy sobie takie dwa elementy, czyli bardzo powolne odchodzenie od tej dominacji źródeł rolniczych na wsi. W Polsce ogólnie. Oczywiście ono jest zróżnicowane regionalnie. Tak, ono na wschodzie Polski jest zdecydowanie taka agraryzacja źródeł utrzymania, czyli utrzymywanie się z rolnictwa jest zdecydowanie większe niż w Polsce zachodniej, czy na peryferiach jest większe niż przy centrum ośrodka regionalnego. Jeżeli sobie zestawimy właśnie to tempo odchodzenia od tych źródeł rolniczych, jako źródeł utrzymania, z tym tempem demograficznym, z procesami demograficznymi, to może się, proszę Państwa, okazać, że to powolne odchodzenie od tych źródeł pozarolniczych jest bardzo kosztowne, dlatego że no, utrzymywanie takiej dużej ilości pseudorolników jest kosztowne społecznie ze względu chociażby na różnego rodzaju fundusze społeczne. Ale jeżeli z tym nic nie zrobimy, to demografia zrobi swoje. Demografia poprzez te właśnie ubytki demograficzne i zachwianie struktur demograficznych, wchodzenie w kolejne fazy rozwoju demograficznego, już typowe społeczeństwo starzejące się, pozwoli nam na jeszcze większe wypłukanie z tych terenów wiejskich, tej ludności najbardziej mobilnej, najbardziej produktywnej. Oczywiście tam, gdzie te rynki pracy będą najkorzystniejsze. I to, co już powiedziałyśmy parę minut temu, że jeżeli nie jedynym czynnikiem, żeby tej demografii przeciwdziałać, jest wytworzenie popytu lokalnego, które jest bardzo trudne i wymaga pracy właściwie wielu aktorów społeczności lokalnej, nie tylko samego samorządu, ale różnych aktorów tejże społeczności przy mądrej interwencji właśnie samorządów, nie samorządów, tylko rządu, państwa do tych obszarów właśnie, wymagających wsparcia tych obszarów deficytu. Bardzo dziękuję za rozmowę.